Osobisty dramat kobiety stał się pretekstem do ataku na policję, pretekstem do jeszcze szerszego, bo politycznego ataku. Nagrania ujawnione przez policję demaskują kłamstwa i manipulacje stacji TVN. Podczas rozmowy z operatorem numeru alarmowego lekarka informowała, że jej pacjentka może popełnić samobójstwo. I w tej sytuacji zostały uruchomione normalne, standardowe procedury. Marcin Szewczak. Całą lawinę uruchomiło jedno hasło. Tabletka poronna. Gdy TVN przedstawiał historię pani Joanny, miał z góry ustaloną tezę, że to zażycie przez kobietę środków poronnych było przyczyną interwencji policji. Jednak prawda wyszła na jaw. To telefon na 112 psychiatry pani Joanny, u której od lat się leczyła. Zadzwoniła do siebie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo. Na drugim telefonie ją trzymamy, rozmawiamy z nią. Dyspozytor powiadomił policję. Ta ruszyła na ratunek. Stawką było życie kobiety. To, co było głównym powodem działania policji w tej sprawie, a więc zgłoszenie o możliwości popełnienia samobójstwa. Lecz od 3 dni pracownicy TVN próbują wmówić swoim widzom, że policja przyjechała, bo pani Joanna dokonała aborcji. To wczorajsze fakty po faktach. Aborcja farmakologiczna, którą... Tak, wykonałam. Aborcja wyzwala ten rodzaj postawy. Została tutaj wykorzystana, ponieważ jest to sprawa, wokół której można pewne emocje nabudować i te emocje rzeczywiście są bardzo silnie rozgrzewane przez media. Najwyraźniej dla TVN fakty nie mają znaczenia. Ta sprawa obnażyła takie prawdziwe motywy działania TVN-u. Nieważne jest życie, zdrowie kobiety, najważniejsze jest osiągnięcie celu politycznego. W takiej sytuacji dokonała w domu. Nie może tego wytrzymać, zaraz zażyje leki i się zabije. Ruszenie na ratunek to część służby policjantów. Dziś już wiadomo, że nie o aborcję, a o życie i zdrowie pani Joanny chodziło. Aborcja jest dopuszczalna w 2 przypadkach w polskim prawie i życie kobiety jest zawsze najważniejsze. Tak było i tym razem. Policjanci zapewniają, że czynności dokonali dopiero po badaniach kobiety. Otwarcie mówiłam o tym, że samodzielnie zakupiłam leki, samodzielnie je przyjęłam. Jak pisze portal IPL, kobieta zażyła nieznane specyfiki, ponieważ jej partner, Holender mieszkający w Polsce, nie chciał mieć dzieci. Do zakupu preparatów nieznanego pochodzenia posłużył jej telefon i laptop, który trafił do policyjnych ekspertów. Aby zabezpieczyć dowody pozwalające nam na zidentyfikowanie osób, które sprzedały jej te medykamenty. Pracownicy TVN, pełnomocniczka pani Joanny i sama kobieta twierdzą, że policjantki uczestniczyły w badaniu intymnym części jej ciała. Kazały mi się rozebrać i robić przysiady i kaszleć. Szef policji prostuje. Po informacji od pani doktor, że przed chwilą przeprowadziła badanie tych okolic, odstąpiła policjantka od tych czynności. Mimo przedstawionych faktów, TVN dalej atakuje policję. Żadna kobieta w Polsce, ani też mężczyzna, chyba nie chce, żeby policjanci zajmowali się ratowaniem ich życia. No, raczej chyba policjanci są od czego innego. No, ja myślę, że są od ratowania życia. Sama pani Joanna sugeruje, by nie wykorzystywać politycznie jej historii. Nie chciałabym, żeby to był temat, to stało się tematem tych wszystkich rozmów. Na to już jednak za późno. Donald Tusk wykorzystał dramatyczną historię pani Joanny do bieżącej walki politycznej. Zaatakował lekarzy. Lekarze ze strachu czasami nie ratują życia w sytuacji najbardziej dramatycznej. Nie chodzi o tę panią i o jej rzeczywistą tragedię, ale o to, żeby rozegrać tę sprawę na swoją korzyść. Stąd polityczna akcja, którą już zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. 1 października zorganizujemy Marsz Miliona Serc. Donald Tusk nie ma programu dla kobiet. On chce użyć emocji kobiet, on chce wykorzystać emocje kobiet. Wykorzystanie emocji kobiet ma tylko jeden cel – wyborcze zwycięstwo.